Czy wiecie, czym różnią się słabi piłkarze od dobrych? No pewnie, że wiecie. No słabi piłkarze muszą trenować. My w zespole Kartofliska na szczęście z oczywistych powodów tego problemu nie mamy, ale to wcale nie oznacza, że nie mamy żadnych przykrych dni. Bo mamy. No tam przykre dni, to prawdziwy koszmar jest. Raz do roku drużyna musi udać się na jakieś zgrupowanie taktyczno-taktyczne przed sezonem. No i właśnie to zgrupowanie mamy w ten weekend. Jest piątek rano. No i trzeba ruszać. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofliska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów Dół. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. No dopiero co rok temu byliśmy na takim zgrupowaniu i znowu ten koszmar powraca. Rok temu byliśmy w słynnej dolinie Balasa. Tu jest Balas. Balas płynie wolna, rozsiewa zioła ma. W tym roku miał być Przerów. Przerów przynajmniej nazywa się ładnie, nie tam jakaś dolina Balasa. Ale się okazało, że tam żadnej bazy nie ma odpowiedniej na zgrupowania i trzeba było destynację zmienić. I w ten sposób ruszamy do Ostrawy. No i już jesteśmy w Czechach. Przesiadka w Bochuminie. A Bochumin z czego słynie? Piwa? Nie? Żeby nie było, idziemy teraz na punkt widokowy. W miejscowości Bochumin jest knajpą, nazwie Taras. No i wiemy, że punkt będzie naprawdę ładnie zlokalizowany, więc... Taras ma być z widokiem na cały Bochumin. To to? No tak. Piwny bar na tarasie. Jak się punkt widokowy podoba? No, trochę na parterze ten punkt widokowy, ale... Punkt widokowy na trawie. No. Piękny jest i wyborny jest. No i że co, że ja się tu niby nie zesram? Jesteśmy... O kurwa! Jeszcze. Ja pierdolę, jak wysoko. Jesteśmy w Ostrawie! Co teraz? Życie można stracić. Tak można też nowe stworzyć podobno. Tak mawiają, nie? Ale nam się przyfarciło dzisiaj. Mecz jest. Spodziewałby się pan tego? No. Widok mamy świetny, generalnie. Każdą akcję będzie widać. O kurde. A to jest mecz szóstej ligi, panie. Gospodarze to FK Starabela. A goście jak się nazywają? FK Chujowice. Mecz w piątek o godzinie 17. Jaka frekwencja? Szaleństwo po bramce dla gospodarzy. I po szaleństwie. Pan tu przyszedł mecz oglądać czy wpierdalać? Drugą połowę przed tym obejrzeć, bo pierwsza mnie ciekawi. No. I pyk. I wy. I chuj! A nie, to samobój był. Jak widać tam na zegarze jeszcze 10 minut do końca. A panu jak się druga połowa podoba? Wybitnie. Ależ to było meczycho. Głowa mnie boli po tym meczu, o. Tyle powiem tylko, że boli mnie głowa, a kolega dopowiedział, że jego boli cewa. I wódka przyszła. Największa atrakcja światowej turystyki. Turyści tu spędzają przeciętnie 8 lat. Mimo, że jeszcze gdzieś indziej jest lepszy świat. No i już mamy sobotę. Ło, matko! Mamo, jak ty do domu? To był naprawdę świetny pomysł, aby nocować w browarze. Nocleg u piwowara się trafił, no. Myśmy wczoraj wypili i to piwko, i to piwko, i to piwko. I jeszcze jedno. Żeśmy przed snem wypili takich 5-litrowych jeszcze. Super te piwka. Mecz sobotę o 10.15, nie jesteśmy sami, panie. No nie jesteśmy sami we wszechświecie. Patrzaj, pan ile osób. O, jeszcze ci. Nie rób... Nie macie co w życiu robić? Jeszcze pomyślą, że piję piwo, no. O kurwa! Jak to można było spierdolić? Źle w balona trafi. Piłka to jest balon? No, grają w balona. No i wać pan, jak meczycho się podobało? Kawał meczycha. Nasza obecność chyba trochę zestresowała gospodarzy, bo przegrali 0-4. Ja pierdolę! Co pan taki jest niesmaczony tym golem? Czemu się dziwisz, kurwa? Zbyt ładny. Nie oczekiwałem takiego. W czasie tego meczu zrobiłem przegląd zdjęć wczoraj, żeby tak sobie przypomnieć, co się działo. I najbardziej mi się podobało zdjęcie z knajpy Nowej Beli. Zdjęcie z toalety. Były w toalecie dwie kabiny i jeden papier toaletowy poza kabiną, na łańcuchu.
pora na drugie śniadanie. A drugie śniadanie będzie na lidze? Dziewiątej lidze. No. FC Hermanice. FC Hermanice. O kurde, hospódka jaka fajna tutaj. Jest menu. Kurde. Wszystko mają. Utopenec, czyli chuj w odcie. Tak zwany chuj w odcie, utopenec. W wolnym tłumaczeniu. No, tak to można oglądać. Warunki do oglądania tego spotkania. Może być nie może. Co się stało, panie? Nie, zaskodził mi ten falachy, trzeba było wziąć mięso. Poza nami ile osób jest na tym meczu? Trójka, czwórka. Cztery osoby poza nami są. Nie przesadzajmy, może z pięć jeszcze jest. Ale petarda. Kurwa, to prawie gola zrobili. Prawie Bartas, ale... Ten stadion graniczy w ogóle z ogrodem zoologicznym i tutaj za krzakami jest wybieg antylop. Jak będziemy mieli farta, to może jakaś antylopa tutaj zajrzy. Zastanawiam się, czy piżmaki mają, albo bobry. Piżmowoły. No piżmowu to tutaj nie jeden po boisku biega. Ten z szóstką w białej koszulce to taki kurwa kawał słonia, bym powiedział. Chciałbym mieć tak mały brzuch jak ten zawodnik. Numerem 6. Ty mówisz, że to gruba świnia, a on ma dwa razy mniejszy brzuch ode mnie. Ale chuja jakiego musi mieć małego w porównaniu do ciebie. Ale za kurwy. Panu się spotkanie podoba? Tak. Ta drużyna w białych jest tak słaba, że gdyby nie to, że nie jestem w stanie siedzieć prosto, to bym wszedł i pokazał się gra w piłkę. Ja pierdolę! Ale się to meczycho skończyło z nienacka. Się okazało, że jeszcze będą rzuty karne, bo jest remis. Tu nie ma remisów. Ale emocje, nie? Zaraz będę musiał iść jeszcze raz do toalety. Koniec! I ta radocha, i ta wielka radocha. A zaraz będzie danie główne. Mizeria. No danie główne będzie mizeria? Między innymi, no. Na tym obiekcie już kiedyś byłem. Tu dziewiąta liga będzie. W rozpisce meczowej, bo tam zawsze podają, czy jest mecz na trawie, czy na naturalnej, czy na sztucznej. I tu była specjalna pozycja pod tytułem żużel. Tak. Że grają na żużlu. To będzie mecz na żużlu. Ale właśnie, kurde, miał być żużel. Kiedyś było go więcej, no. Jakaś zielona ta murawa. No właśnie, strasznie dużo trawy tu wyrosło. Skandal. Zepsuli boisko. Ale za miękkie to nie jest. A tu zaraz będzie coś pięknego. No na szczęście nic się nie zmieniło, jest pięknie. I jak? Jestem ukontentowany, bardzo mi się podoba. Nie no, to jest po prostu fantastik. Panu się niespodzianka trafiła, tak? Ale już, pajączek mały. Piwo z pajączkiem w środku się trafiło. Kraftowe. Tu jest mało co brzydkiego. No. Brawo! Jak dla mnie to najlepsza klubowa knajpa tu jest, jaką widziałem. A ty tam widziałeś najwięcej. Najlepsza w Kruszu. Mało widziałem, no ale z tych co widziałem to jest najlepsza. Oho, oho! O kurwa! Ja pierdolę. Ta trybuna też niezła, nie? W porównaniu do poprzedniego razu... Wypiękniało. Trochę się rozrosła chyba. Coraz więcej tutaj natury się pojawiło. Martwej. Kawka na wino znowu towarzyszy. Arbiter liniowy też jest klasa światowa, nie? Jest chyba nawet starszy ode mnie. Nieznacznie. O, dyskusujmy strasznie. Ja pierdolę! Ależ to było widowicho, nie? Tak. Gospodarze przegrali 2-1. A już za chwilę, przepraszam bardzo, pan może poprowadzić dzisiaj studio pomeczowe. No już mamy niedzielę. No ekipa się skurczyła. Nie wszyscy wytrzymali tempo tych zajęć. Ja wczoraj najbardziej zadowolony jestem ze swojej kolacji. Kotleta zamówiłem. Jednego. Jednego kotlecika. Żeby cokolwiek na ząb wrzucić. I tak ten kotlet wygląda. O. Jeden kotlet. Czuć śniadanie tutaj. Restauracja Uszotka. I nareszcie jakieś warzywka. No, po takim śniadanku to pora wreszcie na jakieś zajęcia z piłką. Popatrzymy sobie na piłeczki, dla odmiany. Na swoje piłeczki. To będzie mecz chyba dziewiątej ligi. Chawiżowie. Rezerwy Chawiżowa. Ale kurwa, ten stadion jest wyjebisty. No. Pojawił się panu ciekawostek na tym spotkaniu. I ma pan ciekawostkę o miejscowości Chawiżow, w której jesteśmy. Tak, miasto Chawiżow wybrane najbrzydszym miastem w Czechach, parę lat temu. Ale stadion mają najładniejszy. Ale chyba. To się to jakby wyłącza z miasta. Stadion to jest najpiękniejszy w Czechach. Stadion, chyba. No, jeden z najpiękniejszych. Ja pierdzielę, ta trybuna to dopiero jest wypier. O kurwa, nie, jeszcze w bramkę trafi. Ja pierdolę! Trafił w bramkę. Zrobił jak ten, jak Alan Kwieciński. Pu. Tak się ucieszył. Chyba to była ta cieszynka, nie? I jakie to meczycho było? Dobre. Bardzo dobre było. To je dobre było, meczycho. Dobre w chuj było.
Sędziowie byli najlepsi w tym meczu. Liniowy w okularach. A pani arbiter? Pani arbiter lubiła pokazywać. Czerwone kartki. Czerwone kartki pokazała, dwie. Nie chcę wyjść, mówię, po raz kolejny na szowinistę, no. Natomiast no, nie nadawała się do tego sportu. Ale młoda, jest niedoświadczona. Przed mutacją chyba była. I bez wąsów. Tak, jej wąsy wyrosną, to wtedy, o! Wtedy to finał Mistrza Świata Kobiet to sędziuje. A jak wiemy, finał Mistrza Świata Kobiet na całym świecie obejrzało miliard widzów. Ja myślałem, że miliard widzów to w Polsce obejrzało. A, no tak, no w Polsce miliard obejrzało, no. Przed nami ostatnie zajęcia na tym wyjeździe. Ale na tym meczu taka dość średnia ta oferta, że tak powiem. Więc nie można się opierdzielać. Już trzeba pociągnąć z wątroby do końca. Już nie ma bardzo z czego ciągnąć. Ostatnie zajęcia z piłką. No to... Oho, no proszę bardzo, jakieś pitbule się pojawiły nawet. I co dał pan z wątroby? Ile wlezie? Ja tak, tylko że chyba nie bardzo, bo się dopiero w końcówce zaczęli starać. No i to już jest koniec atrakcji. I co tu teraz robisz? A teraz będzie... Będą jaja. A koniec element jaj. Pan zmotywuje te kurki, żeby jajka wyszły. Co, będzie to z tego dziewczyny? Łobodobo. Niech nam żyje hospódka u dubu. No i już mamy poniedziałek. Znowu nas mniej. W grupowaniu bierze już udział tylko dwóch najbardziej wytrzymałych zawodników. Jak dalej pójdzie, to sam zostaniesz do jutra. Nie wiem jak pan, ale ja mam straszne zakwasy. Ale słyszałem o jednej metodzie na zakwasy. Dobrej. Zupa czosnkowa na słoninie. Poniedziałek rano idealny, nie? Na śniadanko lekkie, acz pożywne. To jest śniadanie, a nie jakaś tam owsianeczka. Uff, koniec! Koniec tego zgrupowania. Dobrześmy się pokazali w Europie? To już nie te lata. Na szczęście następne zgrupowanie, jeżeli w ogóle będzie, to dopiero za rok. Jak już to w Ciechocinie. Leżanki, solanki i... Swawole. I dancingi do rana. Bezalkoholowe. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów Dół. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać, kto nie gra, ten nie wygrywa.